Hejo, z tej strony Newka. Mamy październik, więc mamy Inktober. Ja zapowiadałam na początku, że nie będę w nim brała udziału, ale dużo osób o to pytało, czy wezmę udział. No i powiem wam, jakoś te hasła tak do mnie przemówiły, że mówię, no dobra, spróbuję. Nie obiecuję, że zrobię go całego, ale parę haseł na pewno wykonam, a jeszcze taką ciekawostką jest to, że ja mieszam dwie listy haseł ze sobą, oficjalną oraz Botanical Witches, więc myślę, że to może być całkiem ciekawe. I dzisiaj mamy 2 października, ja zmieszałam sobie dwa hasełka, czyli spokojny z oficjalnej listy oraz z rozmarynową wiedźmą z Botanical Witches. No i powstała taka oto wiedźma, mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo jak mi nie wyjdzie, to nie będzie tego filmu, oby mi jako tako wyszła. No i dobrze, no to teraz zaczynamy od line artu. A dla osób, które nie wiedzą, co to jest Inktober, chociaż myślę, że już coraz większa jest tego świadomość, to są po prostu listy haseł, które umożliwiają nam codzienne rysowanie, szkicowanie za pomocą wszystkiego, co zawiera tusz, no oraz doskonalenie jakichś tam swoich umiejętności. Dobrze, teraz przejdźmy może do kolorowania, do rysowania. Inktober jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ odbywa się w październiku. Październik to mój ulubiony miesiąc, zawsze mi wena dopisuje. I postanowiłam, że mimo wielu innych zobowiązań będę próbowała nadganiać te hasła. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie jest fajnie, na razie mam pomysły. Nie mogę na to narzekać. No i dzisiaj takim wytworem pomysłu jest Wiedźma Widmo. Ja sobie ją wyobraziłam jako, chociaż może wiedźma źle brzmi, to jest bardziej może czarownica widmo i ona tutaj nie występuje jako zła postać, nie, nie. Ona występuje tutaj jako dobra postać, przychodzi w spokojne noce, pachnie rozmarynem, no i wtedy wiadomo, że coś dobrego może się wydarzyć, ewentualnie ona może od czegoś złego nas uchronić, jakkolwiek to brzmi, tak sobie ją wyobrażałam i choć na pozór wygląda może trochę strasznie, to raczej jest postacią, tak jak mówię, dobrą. Ja tutaj do kolorowania i do rysowania użyłam naprawdę niewielu mediów. Ja wiem też, że anatomicznie może nie jest najpiękniejsza, ale wiecie co, to jest Inktober, to jest czas, kiedy się szkolimy, kiedy się uczymy rysować i tak dalej. No, jak wiecie, u mnie postacie to są tak 50-50, czasami wyjdą, czasami nie. Nie będę już na ten temat rozmawiać, bo już parę było filmów na ten temat, ja tam tłumaczyłam się. Teraz wrócę do mediów. Użyłam tutaj tak naprawdę chyba 6 markerów w zbliżonych kolorach. Paru zieleni, jednej czerni, jednej szarości. Do tego użyłam 3 cienkopisów, najcięższego z Mangaki 003, ale na tym papierze, bo papier użyłam tutaj Illustration z Cansona, to tak powiem wam średnio, bo on jest dosyć fakturowany i ta 003 tak średnio na nim szła. Następnie kopika, którego ostatnio w ogóle gdzieś przez przypadek znalazłam w szufladzie, a tęskniłam za nim i już myślałam, że go gdzieś kiedyś wyrzuciłam. I to jest kopik 003 Multiliner. Ja go mam, żeby was nie skłamać, ponad 2 lata i on dalej pisze i pisze bardzo dobrze. No i użyłam bardzo ciekawej mangaki szarej, która daje nam bardzo ołówkowy efekt i bardzo ołówkowe wykończenie i używałam jej do wycieniowania między innymi włosów i tutaj chciałabym wam do włosów się odnieść, że one nie miały być realistyczne. Ja chciałam uzyskać takie płaty włosów i nie wiem, do czego je tutaj przyrównać, ale nie chciałam użyć, nie chciałam tutaj efektu takich naturalnych włosów, jeżeli wiecie, o co mi chodzi.
No i myślę, że cały efekt wyszedł całkiem fajnie. Na końcu użyłam jeszcze Uniposki. Zastanawiałam się, czy na ten kapelusz coś dodać, ale zdecydowałam się dodać parę kropeczek i myślę, że wyszło fajnie. Najgorzej wyszedł tutaj księżyc, bo dosyć koślawo, ale wiecie, jak to jest przy kamerze. Przy kamerze nie nagrywa się tak komfortowo jak bez niej. Ciężko uzyskać proste linie. Dlatego też nie szkicuję za bardzo przy włączonym nagrywaniu, bo wtedy to już by była w ogóle kalapita. Ja muszę mieć w miarę spokój do tego. Ostatnio ktoś się spytał, czy wrócą ukryte pytania. Ukryte pytania to były właśnie takie pytania gdzieś w środku filmu, randomowe. No więc jeżeli chcecie, to wrócą i teraz czekam na odpowiedź. Napiszcie mi, czy chcecie częściej oglądać takie zwykłe rysunki, czy wolicie raczej testy, ewentualnie coś takiego, możecie mi napisać, będzie mi miło poznać Waszą opinię. No i na dzisiaj to będzie koniec. Mam nadzieję, że film, mimo że krótki, to Wam się spodobał, że zostawicie mi łapeczkę w górę, że zostawicie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Możecie też komuś udostępnić ten film, może kogoś zainspirować. No i co? Zobaczcie też na moje media społecznościowe, na mój Instagram, na mój fanpage. Mam też grupę, jest już nas tam ponad 1000 osób. Dzielimy się tam swoimi rysunkami i innymi fajnymi rzeczami, więc zapraszam Newka Color Squad na Facebooku. No i co? No i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa!